29-letni myśliwy, który sądząc, że strzela do dzika, oddał strzał w kierunku starszego mężczyzny, usłyszał zarzuty. Zarzuty popełnienia przestępstwa z artykułu 155 Kodeksu karnego, a zatem zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka. Jak dodaje prokurator, 29-latek przyznał się do tego, że strzelał, ale nie do tego, że popełnił błąd podczas obserwacji pola strzału. Nadal trwają czynności mające wyjaśnić okoliczności tragedii. Będzie przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonego, która odbędzie się w dniu jutrzejszym. Sekcję wykona biegła z Akademii Medycznej z Poznania i w zależności od wyników tej sekcji, od treści opinii, rozważymy wykonanie innych czynności, takich jak na przykład wizja lokalna w miejscu zdarzenia, czy na przykład powołanie biegłego z zakresu balistyki. Przypomnijmy, do tragedii doszło 27 lutego podczas polowania w okolicach Kłody. Poszczelony 63-letni mężczyzna zmarł w szpitalu. Za nieumyślne spowodowanie śmierci młodemu myśliwemu grozi do 5 lat więzienia.